I naszym głównym takim posłaniem jest modlitwa i apostolstwo pomiędzy ludźmi. I właśnie przejdziemy teraz do wspólnot osób świeckich, wspólnot Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Taką bardzo prężną grupę stanowią wspólnoty Królowej Apostołów, które zakładał ksiądz Stanisław Rudziński od 1984 roku. Czy są osoby ze wspólnot Królowej Apostołów? Widzimy, w ilu miejscach, w ilu miastach na terenie Polski te wspólnoty są, działają. Można też znaleźć prawdopodobnie swoją miejscowość. Tych wspólnot na terenie Polski jest około 60, na terenie Polski i też na wschodzie. 400 członków i jeszcze 1000 osób, które przychodzą na spotkania, choć nie wstąpiły formalnie do zjednoczenia. Spotkania są w takim charyzmacie wieczernika z Królową Apostołów. Spotkania prowadzą zazwyczaj animatorzy, którzy trwają w kontakcie cały czas z księdzem moderatorem, czyli księdzem Stanisławem, natomiast z księdzem moderatorem spotykają się na nie skupienia, rekolekcjach, pielgrzymach w ciągu roku. Kolejną grupą członków to są wspólnoty apostolskie, które powstały z inicjatywy księdza Henryka Herkta w też rok 84. Czy są osoby z tych wspólnot? Jest tutaj. I 70. Obecnie moderatorem jest ksiądz Tadeusz Madon. Nadszedł taki czas, kiedy wspólnoty, ponieważ wspólnota się rozrastała, postanowiła się podzielić na cztery mniejsze, czyli wspólnoty nauczycieli, wspólnota z rejonu Otwocka, wspólnota miejscowa i młodych małżeństw. I też właśnie, jak widzimy, od 2003 roku tworzą lokalną radę koordynacyjną. Na zdjęciu widzimy wstępowanie jednej z osób do zjednoczenia w obecności księdza ówczesnego księdza, tak, Zdzisława Skąta. O, jest pani, tak? Pani Ewa jest tak na zdjęciu, była. Wspólnota Infinitam z Warszawy Zacisza. Czy są członkowie wspólnoty? Widziałam wielu. Ponieważ ja właśnie tam mieszkam na Zaciszu, gdzie panie się spotykają razem z siostrą Barbarą. Wspólnota powstała z inicjatywy księdza Romana Choreckiego i siostry Aleksandry Podleżańskiej. Tutaj widać wspólnotę właśnie w zaciszańskiej kaplicy. Korzeniami wspólnoty to była pielgrzymka jubileuszowa do Rzymu. Obecnie wspólnota tworzy około 30 osób. Na zdjęciu widzimy panie, które w ostatnim czasie wstąpiły do zjednoczenia. Również w czasie tego kongresu kolejne osoby wstąpią do ZAN. I wspólnota Miłosierdzia Bożego Warszawa Pola. Ksiądz Stanisław Rudziński założył wspólnotę. Obecnie jest jej moderatorem jest pan Kicman. Również wspólnota tworzy lokalną radę koordynacyjną i tu też ciekawostka, że tworzy się nowa wspólnota młodych małżeństw. Około cztery małżeństwa, tak? Na razie tworzą tą wspólnotę Kanę właśnie. Wspólnota wzięła też taką duchową adopcję dwie siostry misjonarki. Dlatego tutaj na zdjęciu też widzimy osoby czarnoskóre. Dodam jeszcze, że wszystkie te informacje są zawarte w Królowej Apostołów. Każdy z Państwa dostał w swojej teczce Królową Apostołów. Tam są te wszystkie zdjęcia, te wszystkie informacje, jeszcze nawet więcej, więc zachęcam do czytania, czy do też do zaopatrywania się w kolejne numery dla swoich wspólnot. I tutaj widzimy eklezję, co prawda osoby, które są z eklezji pewnie
widzą, że troszeczkę młodziej wyglądają na tym zdjęciu. Widzimy, o, tu są dwie osoby, tak? A siostra jeszcze też jest na pewno gdzieś. O, jestem z tym, siostra Mirosława. Wspólnota spotykała się również na terenie, na Zaciszu, na warszawskim Zaciszu. Właśnie tak, w świadectwie, które wspólnota napisała, zaczyna się od tego, że trzech facetów zgłosiło się do do żeńskiego klasztoru na Zaciszu i oni chcieli coś zrobić. I właśnie oni chcieli razem się modlić, chcieli się formować, więc siostry podjęły się formacji tych młodych osób. Wspólnota zaczęła się powiększać, przeszła formację wieczernikową prowadzoną przez siostry, dojrzała do Zaku. Obecnie tworzą ją małżeństwa z dziećmi i właśnie w zeszłym roku tak świętowała 25-lecie. I płomień pański z warszawskiego Ursusa. Są to rok powstania, około 2000. I znów kolejna wspólnota, która wyrosła ze wspólnot wieczernikowych prowadzonych przez siostry Palotynki. Obecnie spotyka się przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie. Takim charakterystycznym wydarzeniem, które zdarza się w życiu wspólnoty, to spotykanie się w okresie po Bożym Narodzeniu na wspólne kolędowanie właśnie w domach poszczególnych członków wspólnoty. Wspólnota Sychar, założona przez księdza Jana Pałegę w 2003 roku. Czy są przedstawiciele wspólnoty Sychar? Jest, tak. Witamy Was serdecznie. Jest to wspólnota trudnych małżeństw, która opiera się na takim przekonaniu, wierzę w to, że każde sakramentalne małżeństwo można uratować. W 2008 roku, czyli całkiem niedawno, 16 osób z tej wspólnoty wstąpiło do zjednoczenia. Wspólnota się rozrasta, ma też swoją fundację. Tutaj widzimy miasta, w których działa. Bonn i Chicago również poza granicami Polski, także to też wychodzi poza nasz kraj. I Zak Ołtarzew. Tutaj już też widzieliśmy przy obsłudze stanowiska z teczkami. Poprosimy o pokazanie się. Właśnie pierwsze osoby ze wspólnoty wstąpią do ZAK teraz, na tym kongresie. Tym, czym wspólnota zajmuje się, jedną z rzeczy to przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, również bardzo takie prężna pomoc w organizacji spotkania młodych. I wspólnota Baranka Bożego z Gdańska, której kochanie również położył się Stanisław Rudziński. Początek stanowiły trzy wspólnoty na Pomorzu. Natomiast w 2010 roku do wspólnoty dołączyły osoby, które są wolontariuszami i pracownikami hospicjum w Gdańsku imienia księdza Dudkiewicza. I teraz od tamtej pory gdańskie hospicjum jest miejscem spotkań. I również z tej wspólnoty będą wstępować osoby do zjednoczenia. Chojnice. Chojnice wspólnota starsza. Tak powiem, starsza niż ta młodsza. Witamy Chojnice, czy jest ktoś? Dojadą jeszcze, tak. Tu młodsi mówią, że starsi dojadą. Wspólnota powstała z inicjatywy siostry Dobrawy Pukowskiej. To był chór parafialny. Osoby, którym śpiew nie wystarczył, które chciały czegoś więcej. Obecnie to wspólnotę tworzą 21 członków i współpracownicy. To, z czego wspólnota bardzo się cieszy, to wspólna modlitwa razem z siostrami i opieka kapłana diecezjalnego, gdyż w Chojnicach nie ma księży palutyn. I młodzi z Chojnic. Początki wspólnoty to jest wiecie,
czytelnik prowadzony przez siostrę Barbarę Rodę. W tym roku 9 osób wstąpiło do ZAK-u, jeszcze jedna osoba wstąpi teraz w czasie kongresu, także to też jest kolejny etap formacji. Wspólnota Spisza, którą zakładała siostra Władysława Sita, siostra Ekspedyta Frekiel. Czy Pisz już dojechał? Ktoś z Pisza jest? Jeszcze nie ma, też są w drodze jeszcze. Wspólnota działa przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Wspólnota, takim głównym charyzmatem, który rozpoznała wspólnota, to jest apostolską modlitwę i pomoc chorym i samotnym. Wielka taka pamięć w modlitwie. I tu się wtrącę, trochę wiem o tej wspólnocie, dlatego że na pewno modli się za kapłanów. Ja jestem z Pisza, więc jestem jednym z tych omawianych kapłanów, ale jest też, czy była, czy jest wspólnota Wieczernika. Troszkę tak gdzieś to się rozeszło, że nie wstąpili do ZAK-u, ale pracujemy nad tym. I Gniezno, wspólnota z Domu pod Lasem. Witamy Gniezno, pokażcie się. Powstała w 2006 roku, założona przez siostrę Annę Ozon. Tak się trochę znamy, bo ja wtedy byłam w nowicjacie właśnie w Gnieźnie. Początki wspólnoty to jest Wieczernik i Szkoła Jezusa, właśnie Gnieźnieńska Szkoła Jezusa. Prowadzą wspólnoty siostry Palotynki, księża Palotyni, księża Diecezjalni. To ciekawe jest to, że obecnie właśnie wiele osób, może inaczej, wspólnota gnieźnieńska jest w Gnieźnie, ale osoby pochodzą z bardzo różnych miast. Część z nich pochodzi z Torunia i od 2012 roku, czyli od kilku miesięcy, ci, którzy mieszkają w Toruniu i ci, którzy pochodzą z Chojnic, są z ZAK-u chojnickiego w Toruniu, zaczęli się razem spotykać. Może ta toruńska wspólnota też się jakoś tak ujawni, bo tu wiem, że są ci bliski. Cieszymy się, że tak różne wspólnoty się łączą. Wieczerniki Miłosierdzia Bożego, księdza Wendelina Macieja Rysia, również z roku 1984, Częstochowa. Czy jest ktoś ze wspólnot? O, jeszcze dojadą, tak, jeszcze są w drodze. Również szereg miejscowości, z których członkowie wspólnoty pochodzą. Inspiracją była encyklikacja świętego Dives in Misericordia i charyzmat palotyński, czyli połączenie. Paloty też o miłosierdziu dużo mówił i właśnie taki klimat Wieczernika. I wspólnota rodzin Betlejem z Bielska-Białej. Czy Bielsko już dojechało? O, jest! Bielska narodziła się z takiego pragnienia adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartki. Później rozpoznanie, powołanie do zjednoczenia i przystąpienie do tego zjednoczenia. Na zdjęciu tu widzimy taką wspólną inicjatywę wakacyjną, czyli kajaki. Obecnie teraz widać tam na zdjęciu mszę świętą, właśnie na taką polową. Wspólnota rozumie takie apostolstwo jako solidne i prawe wykonywanie swoich obowiązków. Teraz wychodzimy poza granice Polski. Wspólnoty ZAK na Ukrainie. Tam też powstawały z inicjatywy księdza Stanisława Rudzińskiego z roku 91. Czy jest ktoś z Ukrainy? Tutaj widać. Cieszymy się, że dojadą. Wspólnota głównie skupia się na takiej działalności charytatywnej, znaczy pierwsze zaangażowanie to była działalność charytatywna. Dziś wspólnotę tworzy około 50 osób. I również na wschodzie, ale troszkę w drugą stronę, wspólnotę z Białorusi. Tu jest Bereza i Wolnowo. Poprosimy osoby z Białorusi. Siostrą.
te dwa miasta, właśnie gdzie są siostry, gdzie są księża palotyni. Pierwsza z nich ma trzech patronów, świętą Cecylię od śpiewu, Palotię od modlitwy, królowa apostołów. Natomiast z drugiej wspólnoty ciekawe jest to, tutaj co jest na dole napisane, że w 2007 roku do zakupu wstąpiło 90 osób. Czyli tak pewnie jakby połowa z nas. Teraz przejdziemy do współpracowników ZEK, czyli tych, którzy albo się przygotowują do wstąpienia do zjednoczenia, albo rozpoznają swoje powołanie do zjednoczenia, bądź po prostu przyjaźnią się z rodziną palotyńską. Na zdjęciu widzimy znajome oczko, znajome krzewy i znajome twarze też, ponieważ to jest Konstancin, wspólnota formacyjna z Konstancina, która powstała z Szkoły Słowa Bożego stworzonej przez księdza Jana Jędraszka. Poprosimy Konstancin o ujawnienie się. Księdza Jana. Początki właśnie wspólnoty to była comiesięczna Szkoła Słowa Bożego tutaj w Konstancinie. 25 osób obecnie jest po roku formacji. Jeszcze 2 lata będzie się przygotowywać do tego, żeby